Dzień dobry Państwu. Kuchnia indyjska jest coraz bardziej popularna w Polsce. Lubimy chodzić do indyjskich restauracji, ale pojawiły się takie możliwości, że możemy mieć już indyjskie smaki w swojej własnej kuchni. Dzisiaj jesteśmy z wizytą u Ashisa. Dzień dobry. Ashish. Dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim. I porozmawiamy, jakie najchętniej przyprawy kupują Polacy, aby skosztować indyjskiej kuchni we własnym domu. Ashish, proszę, powiedz mi, masz tutaj u siebie duży wybór e, indyjskich przypraw. E, co my Polacy, do czego już żeśmy się przekonali, co lubimy kupować? E, indyjskie przyprawy teraz coraz więcej są popularne w Polsce i bardziej Polaków też lubią już e, stosować do swojego jedzenia i dużo używają tej produkty. Jeżeli chodzi o takie bestsellery, można powiedzieć, takie hit produkty, to, to najbardziej e, sprzedajemy na przykład garam masala, które każdy wie. E, garam masala to jest mieszanka przypraw i do każdego potraw, które e, zrobicie w domu, chodzi o wegetariańskie rzeczy, czy mięso, czy jakiekolwiek produkty, do ryżu, do każdego odczucia tego e, garam masala dać, żeby, żeby s, e, po, poczuć e, smak. Indyjski. Czy jest to bardzo ostra przy, przyprawa, ponieważ ja znam dobrze indyjską kuchnię i czasami, szanowni państwo, naprawdę jest to ognista kuchnia. Czy, czy właśnie ta przyprawa jest właśnie tak ostra? Powiem, że nie jest łagodna. <laughs> Ale nie jest taki strasznie ostry. To jest, to, to jest taki średni. Jeżeli chcemy strasznie ostre, to mamy dodatkowe tam chili albo coś, żeby można dołożyć, dodać trochę, żeby był ostrzejszy, ale to akurat jest taki średni. Oczywiście to pewnie my decydujemy, jak dużo tej przyprawy A, użyjemy. O, o, o. Jeśli użyjemy trochę, żeby poczuć tą indyjską nutę, to na A. pewno te nasze potrawy nie będą tak bardzo ostre. Oczywiście, oczywiście. A proszę powiedz mi, jeśli chodzi o Kardamon, wiem, że. On jest stosowany do wielu różnych potraw, wzmacnia ich smak. Tak. Powiedz, czy my, Polacy, coraz więcej tego kupujemy? Tej kardamony, prawdziwe. Tak jak pani widzi, duże dziarenko zielone to są prawdziwe kardamon z Indii. E, możemy używać do każdego potrawy znowu, tak jak powiedziałem, na garam masala, To jeden albo dwie czarnko wystarczy. E, można jeszcze dać to kawę i herbatę, żeby smak taki kardamon był. Kardamon jest jednak jedyny najzdrowszy przypraw, który możemy już stosować i można, można już jeść. A co tu jeszcze mamy ciekawego, co możesz nam polecić, co Polacy, a tandoori masala, czy, e, czy jeśli chodzi o tą przyprawę, to stosujemy ją zarówno do mięs wieprzowych, drobiowych, czy też do potraw wegetariańskich? To można używać też do potraw wegetariańskich, bardziej ten tandoori się e, połączę z grillem. Akurat jest teraz właśnie dobry czas, e, że korzystać z taką masalą, e, że grillujemy różne rzeczy. E, Również i wegetariański, można przysypać tej tanduri e, e, Na przykład do białego sera. Do białego sera, do Camemberta, ziemniaki, można to i grillować. Ser indyjski to panir się nazywa. To wszystko można tandoori, masala dać i grillować. Również do e, mięso i, i takie typu e, rzeczy też można. Do sałatki można dodać, to się daje fajnie. Także mamy tutaj całe bogactwo indyjskich przypraw. Czy jest jeszcze jakaś przyprawa, o której warto kumin, powiedzieć? Żarenko jest bardzo dobre e, potraw, które pomaga w też trawienia i, i jest bardzo dobre e, zdrowe przypraw Również Kumin w proszku, które ludzie bardzo znają i kupują. Jedyne najlepsze jest, bo e, ludzie lubią jeszcze tutaj w Polsce indyjskie kary. I to jest przypraw madraskary, które jak się do, dołożymy do każdej potraw, to czujemy taki indyjski kary-zapak. Uh, akurat uh, jedyny najpopularny jeszcze teraz, niedługo się zrobiło uh, przypraw uh, amchur to jest puder proszek mango. I to właśnie można używać do też każdego potraw, do, nawet, nawet do kanapki jak się użyjemy, to też można przysypać trochę mango i daje taki super zapach i smak, że jest naprawdę coś, coś nowego w rynku już. Mango oczywiście bardzo lubię ja również e, lubię mango lassi, ale mango powder czyli puder jeszcze nie skosztowałam, więc myślę, że to jest czas również dla mnie ekspertów e, eksperymentów e, kulinarnych, e, abyśmy mogli e, ciągle czuć te Indie gdzieś blisko nas. Także szanowni państwo, dziękuję ci Ashish bardzo i zapraszam państwa do smakowania indyjskiej kuchni.